Aneta Czaban, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w naszej cośrodowej rozmowie z naszym ekspertem, lekarzem rodzinnym, doktorem Krzysztofem Pakosińskim z naszego regionu, rzecz jasna, z powiatu pińczowskiego, jednocześnie lekarzem szpitala w Busku-Zdroju, a także w poradni rodzinnej w Kielcach. Dzień dobry, panie doktorze. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Witam panią i słuchaczy Radia Fama. No to co słychać, panie doktorze? Czy pan też to odczuwa, że jakby ta trzecia fala powoli, czy też trochę szybciej, nie wiem w jakim tempie, już od nas się oddalała? No wszystko na to wskazuje, wie pani, tak od tygodnia obserwuję to i u nas w ośrodku i po rozmowach z kolegami, z koleżankami ze służby zdrowia, no raczej w większości placówek już jest trochę lepiej pod względem obciążenia pracą, mniej na pewno już zachorowań, mniej zakażeń, mniej dodatnich wyników w kierunku koronawirusa, także nie jesteśmy aż tak zmęczeni jak do tej pory. Od tygodnia coś się zmieniło i to te wyniki ogólnopolskie mają odzwierciedlenie też u nas tutaj na dole. No właśnie, czy wyniki ogólnopolskie też mają odzwierciedlenie tutaj u nas w naszym regionie, choćby właśnie w pana poradni? Na pewno tak, wie pani. Tak jak mówię, od tygodnia odczuwamy już takie mniejsze obciążenie pracą. Jeżeli powiedzmy w szczycie tej trzeciej fali, tak 2-3 tygodnie temu, przy 35 tysiącach zachorowań dziennie, naprawdę tej pracy było bardzo dużo i dziennie wysyłaliśmy 5-10 średnio osób na wymazy, na badania w kierunku koronawirusa i większość z nich wychodziła dodatnich. No powiem pani, że no, w tym tygodniu od poniedziałku na razie dwie osoby skierowałem na badania. Jedna uzyskała wynik ujemny, czyli zwykła inna infekcja, druga czeka, bo wczoraj zleciłem jej badanie, także no coś się zmieniło i to chyba jednak w końcu na lepsze. Oby tak też było i oby to, że tak powiem, nie stało się tak jak w zeszłym roku, że też się no, wyciszało to wszystko właśnie w okolicach maja, czerwca, wakacje były nie najgorsze, no a potem przyszedł wrzesień i wszystko zaczęło się od nowa, jak pamiętamy. No rozumiem, panie doktorze, że mimo wszystko chyba to jeszcze jednak nie koniec pandemii, prawda? Chociaż mamy nadzieję, że każda pandemia kiedyś się kończy, że w końcu zaczniemy normalne życie, natomiast no, chyba jeszcze cały czas tutaj powinniśmy mieć apel, prawda, do wszystkich tutaj choćby naszych słuchaczy. Tak, każdy na to liczy, że w końcu się to kiedyś skończy i tak no nieraz powtarzaliśmy, że rzeczywiście każda pandemia ma swój koniec, natomiast tutaj jeszcze ostrożnie, no są pierwsze takie powiewy optymizmu i z tego trzeba się cieszyć, natomiast no zawsze mówię, do końca trzeba trzymać tą gardę, do końca uważać. No też powiem pani, że przez ostatnie dni, no, kilka dni temu zadzwonił do mnie taki znajomy kolega, nauczyciel, który no tutaj z pobliskiej miejscowości, z Pińczowa, ze szkoły podstawowej, właśnie taki zaniepokojony, że no widzi grupki młodzieży, nastolatków, czy młodszych uczniów, którzy no, lekceważą sobie te nakazy noszenia masek, dystansu, zwróci im uwagę. No, mówi, że rozmowa trudna, troszeczkę go młodzież wyśmiała i tu mnie poprosił, żebyśmy na antenie to poruszyli. Obiecałem, że to zrobię, także no, jest na pewno lepiej niż 3 tygodnie temu, jest mniej zachorowań, ale tu szczególnie do tych młodych naszych słuchaczy apel taki, żeby jednak nie lekceważyli tego. No, zbliża się maju, wiadomo, okres, kiedy no, większa część z nas będzie się chciała mimo wszystko spotkać ze znajomymi, z przyjaciółmi. Także tutaj też zalecam ostrożność i młodzieży, i starszym. No to jeszcze nie jest koniec, chociaż no, no, pierwsze takie dobre oznaki, że może to być początek końca są. No właśnie, przed nami majówka, przed nami 3 dni, wolne 3 dni. Wprawdzie ta pogoda z tego, co widzimy na mapach wstępnych, no nie będzie jakaś tutaj mocno rewelacyjna. No niemniej jednak no są takie obawy, że jesteśmy już tak bardzo stęsknieni za odpoczynkiem, właśnie za spotkaniami, za grillami po tej ciężkiej jednak zimie, jak na ostatnie lata. Jak tutaj byśmy w tym momencie właśnie zaapelowali też do słuchaczy, żeby no nie wydarzyło się coś złego po majówce, prawda? W sensie mam na myśli coś złego, żeby znowu nie podwyższyły się, nie podskoczyły mocno te złe wyniki. No tak, tak się troszeczkę wszyscy boją, no szczególnie właśnie lekarze, służba zdrowia. No na pewno nie jest to jeszcze czas na jakieś duże imprezy w większym gronie, no jeśli już, to spotykajmy się rzeczywiście z najbliższymi, spędzajmy z nimi czas. No jeżeli powiedzmy tutaj już jesteśmy zaszczepieni, no to powiedzmy, no mniejszy problem, tak, nadal uważajmy,
w kontaktach z innymi, szczególnie z osobami, które są narażone bardziej na ciężki przebieg choroby, jeszcze nie zostały zaszczepione. Lepiej jeszcze na spokojnie ta majówka, może za rok już będziemy mogli normalnie świętować i się bawić. Natomiast na razie jeszcze, jak mówię, do końca musimy wytrzymać, każdy jest zmęczony. My też ze służby zdrowia też jesteśmy ludźmi, też mamy rodziny, też mamy znajomych, z którymi się dawno nie widzieliśmy, ale każdy musi jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Porozmawiajmy zatem teraz troszkę jeszcze o szczepionkach, o szczepieniach ogólnie. Jak w tym momencie u Pana ten proces przebiega? U nas rozkręciła się akcja szczepień rzeczywiście już na dobre. Powiem Pani, że w zeszłym tygodniu mieliśmy taką sytuację, że dostarczono nam więcej szczepionek niż zamawialiśmy. No to już zgłosiłem do odpowiedniej instytucji, że nie jesteśmy w stanie na dłuższą metę w takim stopniu szczepić. Natomiast otrzymaliśmy około 100 szczepionek więcej, które musieliśmy podać, bo inaczej by straciły ważność i byłyby do wyrzucenia. Przez 3 dni w tygodniu, od środy do piątku, szczepiliśmy po 30 osób dziennie. W sobotę zrobiliśmy taki dodatkowy dzień i 120 osób w 5-6 godzin miało podaną szczepionkę. Żadna dawka się nie zmarnowała i to naprawdę jestem bardzo dumny ze swoich kolegów i koleżanek ze środka, że daliśmy radę, bo nie było to łatwe, szczególnie w takim małym ośrodku, gdzie personelu mamy niewiele, a rzeczywiście spory tłum się pojawił w minioną sobotę, ale jakoś wszystko dobrze przebiegło i pacjenci współpracowali z nami, odbyło się bez jakichś tam większych trudności, problemów, także to była taka jednorazowa akcja, jednodniowa, a teraz już będziemy w tym tempie, w którym jesteśmy w stanie dalej szczepić, ale z naszej strony wygląda to naprawdę nieźle. Panie doktorze, czy u Pana też miała miejsce taka sytuacja w tym tygodniu, że szczepionki firmy AstraZeneca nie dojechały, nie przyjechały, gdzieś tam na górze, nie wiem, czy one zostały zablokowane, czy po prostu nie ma tych dostaw, tak? No bo są problemy z dostawcą, jak wiemy. I czy w zamian za to dostaliście na przykład większą dawkę Pfizerów? Rzeczywiście dostaliśmy więcej dawek szczepionki firmy Pfizer. Nie dotarła do nas w tym tygodniu dostawa AstraZeneca. Tutaj mieliśmy w zapasie jeszcze 100 szczepionek firmy Johnson. Tutaj nie było problemu, bo to po prostu te osoby, które były zgłoszone do pierwszej dawki Astry, otrzymały po prostu szczepionkę Johnsona, która oparta jest na tej samej technologii. Tu nie było problemu, po prostu jedyna różnica, że jest to szczepionka jednodawkowa. Trochę się niepokoimy o te osoby, które mają, których zbliża się termin drugiej dawki podania szczepionki AstraZeneca. Tutaj mamy zapewnienia, że te drugie szczepionki na te drugie dawki są zabezpieczone w magazynach Agencji Rezerw Strategicznych. Także mam nadzieję, że nie będzie tutaj problemu, ale to czas pokaże tak naprawdę. Też wiemy, że Unia Europejska tutaj wstrzymała dostawy AstraZeneca do Europy w związku z niewywiązywaniem się tej firmy, jeśli chodzi o regularność dostaw, o liczbę szczepionek. Także czas pokaże, jak to się rozwinie sytuacja. Natomiast mamy zapewnienie jednak, że te osoby, które już dostały w naszym ośrodku pierwszą dawkę szczepionki firmy AstraZeneca, z drugą dawką nie powinno być problemu. Czyli to nie jest tak, panie doktorze, że jakby dostajecie od razu obydwie dawki dla danego pacjenta i że ta druga dawka już u was czeka w jakimś tam zabezpieczeniu, tylko rozumiem, że te drugie dawki dopiero przyjeżdżają potem w odpowiednim momencie, tak? To jest związane z procesem przechowywania szczepionek. Wiadomo, że przez dłuższy okres czasu te szczepionki muszą przebywać w temperaturze około minus 40 stopni. Tutaj magazyny Agencji Rezerw Strategicznych są do tego przystosowane i tam te szczepionki leżą z poprzednich dostaw, zabezpieczone dla osób po pierwszej dawce. Dopiero do nas są przesyłane, jeżeli zbliża się ten termin podania szczepionki, to już w wyższych temperaturach przechowujemy tą szczepionkę. Kilka miesięcy jeszcze może u nas leżeć, ale nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o te szczepionki, o dawki. Też nie mamy możliwości, żeby przechowywać większej ilości, także tutaj w tych większych magazynach te szczepionki leżą. Jak się zbliża termin podania,
pacjentowi, wtedy my dostajemy już powiedzmy parę dni wcześniej te szczepionki. Czyli przypomnijmy też, że to działa w ten sposób, że jeżeli ktoś zaszczepił się pierwszą dawką, na przykład no właśnie Astrą, bądź Pfizerem, bądź Johnsonem, no Johnson to jest i tak jedna dawka, tak? To wtedy drugą dawkę zawsze musimy mieć tę samą szczepionkę i dodajmy też drugą rzecz, bo też ostatnio mieliśmy pytania od słuchaczy. Jeżeli szczepimy się pierwszą dawką w konkretnym danym ośrodku, to drugą dawką też musimy się zaszczepić w tym samym ośrodku, prawda? Tak, tak to zostało zorganizowane i zaplanowane. Tak też to jest zorganizowane przez system ogólnopolski komputerowy, który nam to wszystko koordynuje. My mamy pacjentów chętnych do otrzymania szczepionki. Każdy ośrodek, każdy punkt szczepień dostaje odpowiednią ilość tak zwanych slotów, czyli miejsc, czy powiedzmy po prostu dawek szczepionek dla swoich pacjentów. My załóżmy mamy na tydzień od 60 do 90 slotów tak zwanych zarezerwowanych i tutaj nie ma problemu jak na razie. No też tutaj na początku Ministerstwo Zdrowia przyjęło taką taktykę, że to różne kraje też inaczej rozwiązały, tak? U nas od początku zabezpieczono szczepionki na drugą dawkę dla osób, które już otrzymały pierwszą, więc tutaj nie ma problemu. Problemy mogą mieć osoby, które dopiero czekają znowu na swoje szczepienie, na pierwszą dawkę, bo tutaj rzeczywiście te dostawy od różnych producentów w każdym tygodniu wyglądają inaczej. Tu nie można nic naprawdę przewidzieć. Z reguły te firmy dostarczają mniej szczepionek niż się zobowiązały, ale z początku roku te szczepienia, które już były zamówione i są zmagazynowane w Polsce, no tu osoby o te drugie dawki nie powinny się martwić, to jest zabezpieczone. Jakie są Pana obserwacje, jeżeli chodzi o szczepionkę właśnie Johnson & Johnson, tą jednodawkową, jak pacjenci ją przyjmują? No na razie obserwacje na niewielkiej grupie pacjentów, ponieważ minioną sobotę szczepionkę Johnson pierwszy raz u nas podaliśmy 60 osobom. No od soboty minęło już kilka dni, na razie nikt nie dzwonił z jakimiś dolegliwościami, no tam spotkałem kilku pacjentów, no więc takie typowe, najczęstsze dolegliwości, czyli ból w miejscu podania szczepionki, który trwał tam dzień, dwa, aktualnie jakiś tam stan podgorączkowy, niewielkie bóle głowy, ale to naprawdę jedna, dwie osoby, a tak to nikt do nas nie dzwonił jak na razie po podaniu szczepionki, żeby się coś złego działo. No i też kolejne pytanie od naszych słuchaczy, po jakim czasie od przechorowania COVID-19 można się zaszczepić? Czy brać pod uwagę, jaki się ma stan przeciwciał, ilość przeciwciał w organizmie? Czy jakby na to też nie należy zwracać uwagi, po prostu iść na szczepienie? Co Pan o tym sądzi? No ustalenia są takie, no wytyczne są przez Ministerstwo Zdrowia ustalone, są proste, że ozdrowieńcy zaleca się, aby byli doszczepiani, że tak powiem nieładnie, po 6 miesiącach od przechorowania COVID-19 i dużo osób z naszego rejonu właśnie się zapisuje na szczepienia i czekają na te swoje terminy. No tutaj wiadomo, chodzi o to, żeby osoby, które już przechorowały, mają jednak jakąś tam podstawową już odporność na tego koronawirusa, żeby dały szansę jednak tym, którzy jeszcze nie chorowali, żeby też mogli się zabezpieczyć i odpolnić. No, na początku były to 3 miesiące od zachorowania, kilka miesięcy temu jeszcze były takie wytyczne. No teraz w miarę jak poznajemy biologię wirusa i to, jaki ma wpływ na organizm ludzi, którzy przechorowali, poradzili sobie z chorobą, wydłużono ten okres do 6 miesięcy. Także no tutaj no, taktyka idzie w tym kierunku, żeby jak najwięcej ludzi zaszczepić pierwszą dawką i dać szansę przede wszystkim tym, którzy nie chorowali jeszcze. To po pierwsze, oczywiście no taka pewien rodzaj uprzejmości wobec tych, którzy jeszcze nie chorowali, ale też bardziej miałam na myśli no właśnie, żeby no tym osobom, tym ozdrowieńcom też nie zrobić krzywdy, podając im dodatkową szczepionkę, prawda? Ale rozumiem, że nie zauważacie tutaj jakichś problemów w związku z tym, nawet jeśli podaje się szczepionkę ozdrowieńcowi. Powiem Pani, że nie. No miałem kilka takich przypadków, że rzeczywiście nawet powiem Pani, ktoś niedługo po przechorowaniu otrzymał szczepionkę. No tutaj też niestety niektórzy pacjenci też ukrywają ten fakt i dopiero po jakimś czasie się przyznają. Były takie sytuacje, więc można powiedzieć, że no,
nieświadomie, no taki eksperyment przeprowadziliśmy na kilku pacjentach, którzy zataili taką informację i no, nic się z tego nie stało, natomiast no, tutaj już nie chodzi o uprzejmość, wie pani, tylko po prostu taką zwykłą solidarność społeczną, tak, że po prostu przechorowaliśmy, no na te parę miesięcy jesteśmy zabezpieczeni przed chorobą, więc po prostu no, zwykła chyba taka właśnie solidarność, uczciwość zobowiązuje, żeby jednak wszyscy mieli jednakowe szanse. Dokładnie to właśnie miałam na myśli. No dobrze, moi drodzy, no przyznam wam szczerze, ja dokładnie jutro wybieram się na pierwszą dawkę swojej szczepionki. Przechorowałam dokładnie 7 miesięcy temu, jak obliczyłam. Wczoraj minął 7 miesiąc od pozytywnego testu na COVID. Nadszedł mój rocznik w tym tygodniu, a zatem wszystko zgodnie z prawem, no i wszystko zgodnie z planem. Rozumiem, że pan doktor zaleca, żebym poszła. Oczywiście, no według tych wytycznych, o których mówiliśmy, tak nawet obserwując je pani prasę branżową, w jakim kierunku to idzie, no jednak wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli ta pandemia przeminie, no wirus z nami zostanie już, no nie w takiej skali jak do tej pory, jednak mam nadzieję, że te szczepienia przyniosą efekt i już przynoszą. Wszystko jednak to wskazuje, że no, tak jak na grypę raz w roku będzie możliwość doszczepiania się, taka dawka przypominająca. Ale właśnie dodajmy jeszcze, bo to użył pan słowa doszczepiamy się, w sensie my ozdrowieńcy, ale normalnie dwoma dawkami jak każdy inny. Znaczy jeśli już się mówi o takich dawkach przypominających, no to już prawdopodobnie będzie to jedna dawka, powiedzmy raz na pół roku. Tak, ale pytam teraz, kiedy pierwszy raz bierzemy szczepionkę? Ozdrowieńcy dostają tylko jedną dawkę. A to tak, ciekawe, to tak, nie słyszałam o tym, no tak? Takie są zalecenia. Ale to należy, rozumiem, zgłosić, tak? Gdzieś tam w tej ankiecie, że się przechorowało. Jak to dać tak, znać? Tak. No zawsze lekarz w dniu szczepienia przeprowadza tak zwaną rozmowę kwalifikacyjną, jak trzeba bada pacjenta i między innymi też każdego pytamy o to, czy przez ostatnie pół roku przechorował COVID-19. No większość pacjentów znamy i tutaj o większości już wiemy, jeżeli coś takiego się działo, natomiast no szczególnie... No tak, ale panie doktorze, no pan jest w fajnej sytuacji, bo pan ma swoich pacjentów i zwykle u siebie pan ich szczepi, ale kiedy my idziemy czasem do zupełnie przypadkowej przychodni, do zupełnie przypadkowego punktu szczepień, często oddalonego od naszej poradni rodzinnej o wiele kilometrów, no to oni tam nie wiedzą nic o nas, że my przechorowaliśmy, no, prawda? My też mamy takie sytuacje, bo oprócz tego, że szczepimy swoich pacjentów, no to też przez ten system ogólnopolski zapisują się do nas na szczepienie osoby spoza naszego rejonu. No tutaj też no, pozostaje nam tylko liczyć na taką podstawową uczciwość, prawdomówność, wie pani, no nie jesteśmy w stanie każdego sprawdzić. No przyznam szczerze, ja nie kojarzę w tej ankiecie takiego pytania, ale może czegoś nie pamiętam. Tam jest pytanie, no czy w ciągu ostatniego miesiąca ktoś, powiedzmy, miał dodatni wynik, czy w kierunku koronawirusa. Natomiast my tu rozszerzamy to i pytamy każdego, no czy w ogóle no, miał stwierdzone. Czyli tak czy inaczej warto to lekarzowi zgłosić, kiedy idziemy już na szczepienie i wtedy zawsze lekarz z nami rozmawia, bądź nas bada i wtedy warto to powiedzieć jasno i wyraźnie i nie zatajać tego faktu. Tak, natomiast tutaj no zawsze jest ten problem, że jednak część ludzi zataja mimo wszystko pewne informacje na temat swojego stanu zdrowia. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich. Liczymy po prostu na podstawową jakąś uczciwość, tak? No nieraz powiedzmy naiwnie może. Oj tak, zdecydowanie często sobie nie zdajemy sprawy, że w ten sposób po prostu sobie szkodzimy i możemy też problem zrobić i sobie, no i lekarzowi, pielęgniarce, która jest obok nas. No dobrze, panie doktorze, to tyle dzisiaj. Myślę, że bardzo tutaj wiele ciekawych tematów poruszyliśmy. Domyślam się, że jeszcze całe mnóstwo przed nami, no ale też czekamy z panem doktorem, kiedy ta pandemia się skończy, no i kiedy wreszcie będziemy nagrywać takie tak zwane normalne audycje na normalne tematy medyczne, bo rozumiem, panie doktorze, że kiedy to się skończy, to pan zostanie z nami i takie normalne tematy będziemy omawiać. No tak jak już nieraz rozmawialiśmy poza anteną, no rzeczywiście, no myślimy o tym od jakiegoś czasu, tak, ja i pani redaktor, no rozmawia nam się sympatycznie, no powiedzmy, no już dość mamy tego koronawirusa wszyscy i może rzeczywiście już przyjdzie taki czas, że będziemy sobie mogli raz w tygodniu porozmawiać o takich zwykłych, normalnych dolegliwościach dnia codziennego, z którymi ja się spotykam jako lekarz rodzinny w ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej i tak, o takich informacjach, na które liczą też pacjenci właśnie na temat swoich przyziemnych dolegliwości czy codziennych jakichś bolączek. Nasz ekspert, lekarz rodzinny, dr Krzysztof Pakosiński był naszym gościem. Lekarz z naszego regionu, z powiatu pińczowskiego, także ze szpitala w Busku-Zdroju oraz z jednej z poradni w Kielcach. Dziękuję pięknie, panie doktorze, jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam słuchaczy. Do widzenia.